Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie prezesie. Stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej dotyczące sprawozdania IPN za lata 2009-2011. Działalność tę możemy podzielić na te dwa okresy, 2009-2010 i 2011 pod kierownictwem pana prezesa. Na przełomie ostatnich lat, 10 lat, budżet Instytutu wzrósł o 170%. Istotny jest fakt, że za przygotowanie budżetu odpowiedzialny jest sam Instytut. Minister Finansów ani Rada Ministrów na mocy prawa nie może ingerować w jego tworzenie. Na tej podstawie IPN odpowiedzialny jest za zabezpieczenie odpowiednich środków na wydatki, zarówno te związane z jego działalnością, jak również z eksploatacją mienia i inwestycjami. W centrali oraz 11 oddziałach i 7 delegaturach Instytutu jest zatrudnionych aktualnie prawie 2200 pracowników na podstawie umowy o pracę. W centrali IPN zatrudnionych jest 14 prokuratorów, których przeciętne wynagrodzenie wynosi 18 319 zł. W centrali zatrudnionych jest 794 pozostałych pracowników, których średnie wynagrodzenie wynosi 5 258 zł. W 11 oddziałach i 7 delegaturach IPN zatrudnionych jest 125 prokuratorów, których średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 12 200 zł. Pozostali pracownicy stanowią 1259 osób. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie to jest 4546 zł. Szczególny niepokój budzi pion prokuratury IPN, gdzie w swoim stanowisku Rada IPN wskazała na szczególne utrudnienia w dokonaniu oceny prawidłowości polityki ścigania przez Komisję Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu oraz udzielania rekomendacji w tym zakresie. W dalszej części swojego stanowiska Rada IPN stwierdza, iż wielokrotnie podejmowała próby uzyskania informacji dotyczących efektów postępowania w śledztwach prowadzonych przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Informacje, jakie otrzymywała Rada, były ogólnikowe, niedostateczne wyjaśnienia, co nie pozwalało na stwierdzenie, czy podejmowane działania były prawidłowe, tym bardziej nie mogła przedstawić rekomendacji dotyczących dalszych kierunków polityki ścigania. Stanowisko Rady uzasadnia informacja zawarta w sprawozdaniu IPN. W tym okresie podjęto 1057 spraw, w tym 523 sprawy w zakresie zbrodni komunistycznych, 481 w zakresie zbrodni nazistowskich i zakończone z czego 620 w sprawie zbrodni komunistycznych i 435 w sprawie zbrodni nazistowskich. Przesłuchano blisko 6 tysięcy świadków. Ze spraw, które znajdują się w sądach, sądy wydały 12 wyroków skazujących, dwie osoby zostały uniewinnione. W związku z powyższym należy stworzyć skuteczny mechanizm prawny, który umożliwi dostosowanie zmian w ustawie do potrzeb rzeczywistych pracujących tam prokuratorów. W latach 2009-2010 istotny wpływ na prowadzone postępowanie miała uchwała Sądu Najwyższego, o czym pan prezes był uprzejmie wspomnieć, i dotyczyła ona przedawnienia niektórych kategorii zbrodni podlegających ściganiu, i na tej podstawie w 2010 roku IPN umorzył 181 śledztw w sprawie zbrodni komunistycznych. Kolejne śledztwa były umarzane w roku ubiegłym. Komisja coraz częściej podejmowała zawieszone śledztwa w sprawie zbrodni niemieckiej z okresu II wojny światowej. Dwoma podstawowymi obszarami biura lustracyjnego była weryfikacja oświadczeń lustracyjnych oraz tworzenie czterech dużych katalogów publikowanych w internecie. Katalogi te dotyczą osób sprawujących aktualnie funkcje publiczne i trzy kategorie historyczne. Katalog osób rozpracowywanych, katalog funkcjonariuszy bezpieczeństwa oraz katalog osób pełniących tzw. funkcje partyjno-państwowe przed 1989 rokiem. Odnotowano również wzrost zasobów archiwalnych w latach 2009 oraz 2010, jak również ustawa dezubekizacyjna postawiła przed pionem archiwalnym nowe wyzwania polegające na zweryfikowaniu, tak jak też pan prezes przytoczył, około 200 tysięcy funkcjonariuszy. Była to bardzo duża praca archiwalna. W latach 2009-2010 rozpoczął się proces digitalizacji zasobów IPN. Digitalizacja głównie dotyczyła materiału z czasów II wojny światowej oraz z okresu powojennego. Efektem tego procesu było usprawnienie mechanizmu udostępniania akt. Udało się stworzyć specjalną bazę informacyjną o nazwie Nexus, co ułatwiło użytkownikom dostęp do informacji.
Działalność naukowo-edukacyjna była prowadzona w tym czasie na przestrzeni lat modelu, na tej przestrzeni, jednocześnie uwzględniała przypadające na ten czas ważne rocznice, tak jak wybuch II wojny światowej, przemiany w Polsce po 1989 roku, 70. rocznica zbrodni katyńskiej, 40. rocznica grudnia 70 czy 30. rocznica powstania Solidarności. Jakość tych publikacji nie zawsze była najlepsza. W tych, to, na co warto zwrócić uwagę, na innowacyjne formy upowszechniania historii wydano trzy gry planszowe, o których też pan prezes nadmienił. 2011 rok to był szczególnie położony nacisk na pion edukacyjny i wydawniczą działalność, z czego opublikowano, o czym również pan prezes mówił, dużo ciekawych gier czy też pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół. Nie będę przytaczała liczb, o których pan prezes był uprzejmy powiedzieć w zakresie właśnie wydania i zdigitalizowania tych wszystkich archiwalnych materiałów. Natomiast ważne jest, by też wrócić do sprawy, która dotyczy sytuacji obecnej, sytuacji lokalowej. IPN użytkuje nieruchomość przy ulicy Towarowej 28 w Warszawie od 2000 roku. Budynek ten do 2012 należał do spółki Ruch, która sprzedała obiekt po wcześniejszym poinformowaniu najemcy o planach sprzedaży oraz po przedstawieniu instytutowi oferty sprzedaży tej nieruchomości, nie przewidując jednocześnie możliwości wynajmu. I trzeba pamiętać, że spółka Ruch została wprowadzona w grudniu 2006. Proces prywatyzacji ówczesnej spółki Skarbu Państwa prowadził podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu pan Ireneusz Dąbrowski, a funkcję ministra pełnił pan Wojciech Jasiński. Dopuszczenie spółki Ruchu do giełdy przekreśliło możliwość wydzielenia części jej majątku w postaci działki przy ulicy Towarowej. Rząd, tak naprawdę PiS, jest odpowiedzialny za aktualne problemy Instytutu, ponieważ dopuścił się zaniedbań, nie zabezpieczając odpowiedniej infrastruktury dla dalszych potrzeb Instytutu, co doprowadziło do tej sytuacji. Dodatkowo należy zauważyć, że w celu dostosowania go do swoich potrzeb budynek należący do Ruchu SA, IPN zainwestował bardzo wysokie nakłady finansowe. I według danych przekazanych do informacji publicznej, potwierdzonych pismem przewodniczącego profesora Andrzeja Paczkowskiego do premiera, to było 17 milionów, a łączna kwota wydana na modernizację jest 43 miliony. Od 2006 roku nakłady wyniosły prawie 10 milionów złotych. Kończąc, chciałam powiedzieć, że klub Platformy jest za przyjęciem informacji prezesa IPN. Oczekujemy, że planowanie budżetu Instytutu będzie odzwierciedlało nie tylko potrzebę zabezpieczenia środków na wynagrodzenie, ale też dbanie o zabezpieczenie właściwych środków na infrastrukturę. Mamy nadzieję, że IPN nie będzie już wykorzystywany do celów politycznych, chociaż ostatnie zdarzenia, które nie mają związku ze sprawozdaniem, ale warto o nich powiedzieć. Mam nadzieję, że nie IPN za tym stał. To, co dotyczy sytuacji pana generała Ściborylskiego, było oburzające i nieprzystające, więc mam nadzieję, że takie sytuacje nie będą się w następnych czasach pojawiały i będziemy zatem za przyjęciem i będziemy przeciwko likwidacji IPN. Dziękuję za uwagę.